Poniedziałek, 5 sierpnia policja wyjechała na drogi, by uważnie przyjrzeć się prędkości pojazdów. Wielka akcja ma na celu egzekwowanie od kierujących respektowania ograniczeń prędkości. W akcji pomiary prowadzono statycznie i dynamicznie. Statystyki drogowe są alarmujące. Od początku wakacji w policyjnych krajowych kronikach znalazło się aż 245 śmiertelnych wypadków. Od 25 czerwca na krajowych drogach zginęło 88 kierowców i 35 pasażerów. Ofiarami byli także piesi. Przez ostatnie 6 tygodni zginęło ich 25. Na drogach trwa szczyt sezonu motocyklowego i niestety również zbiera śmiertelne żniwo. Od początku roku na drogach życie straciło 49 motocyklistów, ale aż 41 tylko w ciągu tegorocznej kanikuły. Życie tracą również motorowerzyści tych w wakacyjnych śmiertelnych statystykach znajdujemy pięciu. Ostatnia grupa to rowerzyści. Od początku wakacji z życiem pożegnało się ich w całym kraju aż 25. W województwie podlaskim śmiertelnych ofiar zdarzeń drogowych w bieżące wakacje naliczyliśmy aż 12. Zginęły dwie osoby piesze, trójka rowerzystów, z których jedna osoba zmarła w ciągu 30 dni po wypadku. Śmiertelne statystyki uzupełnia też trójka kierowców i czwórka motocyklistów. Na sułaszczyźnie to dwie ofiary: pieszy i rowerzysta.